No kochani, jest godzina 9:01, a Żbiczek już idzie. No przyjechałem do Fragleców i zobaczcie, już mnie wita. Już mnie wita Bambuś. Bambuś. I tutaj Gosia. Kotka nasza, Gosia Małgosia. Co jest za tym drzwiami? A tam są, o, domek, domki, które wstawiłem. Kicie, kicie! Jesteście tam? Fraglesy, kicie! Kiciolki! Nionki! No dobra. Zaraz pójdziemy tam, damy. Tylko tutaj mam jeszcze od kotków ze skarpy. Nie zjadły. To dam tutaj. Chodź Gosieńka, Masieńka. Chodź Kicia. Chodź Bambuś. Macie. O. Masz. Jedz. A. Dobra, a ja teraz wejdę tam do środka. Hej, panie Romek! Pan Romek to jest konserwator, który ma gołębie tutaj tam z drugiej strony. No, no to ja, kochani, będę się przeciskał przez te kraty na drugą stronę, poza przestrzeń. Trochę to będzie ciężko, ale damy radę. No, jestem już tu w środku. No. Bambuś je. A to nasza kotka Gosia. Oswojona. Nikt jej nie uswajał. Ona po prostu sama taka. Już jest oswojona. No i kochani, co? Zobaczmy, co tu się działo. No trzeba przyznać, że kotki wchodziły do środka. Zobaczcie, bo aż wyciągnięty jest ręcznik tu na zewnątrz. Aż nie. Ręcznik nie jest wyciągnięty na zewnątrz. Ręcznik był na tym. A kotki co, wciągały do środka? One same wciągnęły te środka. No wiecie co? Czy to jakiś inny zwierz tak sobie tutaj poczyniał? No nie wiem. No dobra. Karma sucha jeszcze jest. Mokra jest. Mama jest, ją wyrzucimy. Ona się zrobiła taka pulpa i nalejemy kotkom dzisiaj zaciereczek, a to wyrzucimy na dwór. No, Żbiczek jest. No, Bambuś, Bambuś, a nie, no Gosia. Tutaj Bambuś jest, kiciulek. Dobra, to wyrzucę. O, Fraglesik jest, kiciulek. No, widzicie, kotkom dałem sporo, także nawet zostało do dzisiaj. Zostało do dzisiaj kotkom. Kicia! O, jak poleciała, jak zadowolona, radosna. No. Ale co to, kochani, ręcznik, który był na budzie, został wciągnięty 2/3 do budy. Czy to koty tak robią? Aż mi się nie chce wierzyć. No widzicie, wczoraj było tutaj, też znikło. A dzisiaj też do jutra zniknie.
No ładnie ciepło się zrobiło. No ale kochani, w poniedziałek znowu podobne mrozy przyjdą i prawdopodobnie święta będą mroźne. Do świąt zostało, kochani, 10 dni. Dzisiaj mamy 14. Dźbiczek, a ty też nie masz gdzie? Taki głodny, proszę. Taki głodny, nie ma gdzie jeść. Tutaj je. To weźmiemy tu na razie. To tu. Jeszcze pozamiatam. To wystawię. A tutaj. Kotkom. Dobra. Tu nalejemy zupy mlecznej. O, zobaczcie ile mają. Zobaczcie ile. To im wstawię tu w środku. Między wyjściami. Dobra. I tu jest jeszcze jedno. Nie zmieściło się aż. Tak dużo tego jest. No to jeszcze to wyleję. I to wleję, tak że wszystko się zmieści. Nie, pambuś? Kiciulku? Chodź, Gosieńka, maleńka. Chodź, Kiciusia, chodź. Chodź, Kicia, Kicia. Chodź, Juńka. Chodź. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Da się już głaskać. Zobaczcie, da się głaskać. Oswojona. O, jaka, proszę. Jaka przymilna. No dobra. Jeszcze pozamiatam tutaj. No kochani, posprzątałem trochę. Te ścieżki, gdzie kotki chodzą, to zmiotłem. Tak jak one wytarły, to tak zmiotłem. O, tutaj też tam szły. To wymiotłem. Nie? Teraz tutaj szły. To też wymiotłem. No i to. Całe pomieszczenie tak z grubsza zamiotłem. Zobaczcie. No. Tutaj mają kotki te domki. Suchej karmy nie sypałem, bo jeszcze mają. Tylko zacierek wlałem, 3 miski, wodę mają. I tu jeszcze została im karma. Ta mokra Teo. To też zostawiłem. Nic nie dokładałem, żadnej smili. Także jak widzicie, wymiotłem. Żeby kotki miały tu trochę czyściej. Żeby wiedziały, że to ich pomieszczenie. Bambuś, Kiciulku, chodź, Niuniuś. Chodź, Kicia. No chodź. No, no i tak to wygląda, kochani. Chodź, Kiciulek. Chodź, Pambusiek. Chodź, Niuniek. No daj się pogłaskać. No nie bądź taki. No Kiciulek, no głodny byłeś, to dałeś się pogłaskać. O, teraz najedzony to już nie. No co? No wiesz co? Chodź, Kicia. Chodź, Niuniek. No. No, jedz sobie. Jest jeszcze zupka mleczna. Tak, ciepła jest. Jeszcze zaciereczki. Dobre zacierki, nie za gęste dla kotków akurat. No, proszę. Dzisiaj chcę jechać do hurtowni GS-u kupić mleko 4 litry bez laktozy.
No strasznie. Żbiczek za mlekiem jest. Jak tylko wejdzie do pokoju, to usiądzie przy misce i on czeka na mleko. No naleje mu trochę, ale nie dużo, bo ma rozwolnienie. Tylko tyle tam, co dla smaku. No ale teraz jak mu kupię, to mu tam naleję. Na full. Niech się napije. No. Myślę, że wreszcie kotki mają jakiś taki kącik swój. Tutaj. Tak to takie było, to tu, to tam. Pod drzwiami, pod oknem. No, miejmy nadzieję, że będą chciały jakoś korzystać z tych domków. Nawet jeżeli będą korzystały, to może taki być trochę miejsce spotkań. Taki punkt, gdzie będą przesiadywać. Spotykać się. Czy czekać na mnie. No. No. Fraglesy, kicie, gdzie jesteście? Kiciulki. Gaja, kiciulka. Gaja to wychodzi tutaj. Z piwnicy, z tej dziury. Idzie po tym rurociągu. I później tu wyskakuje. O. Widzicie? Tu jest ten rurociąg. O. O. I ale tamtędy chodzą. I wychodzą. Wychodzą jak duchy z podziemi. No tak. No to byłoby tyle. Chodź Gosieńka, kicia. Chodź Niunia. No, się kręcą się tutaj. Poleci, przyleci. Łyknie, liźnie. Zachrupie, poleci. Chodź, kiciulka. Chodź Niunia. No i proszę, i latają. I latają. No proszę. Zaciereczek trochę podjadł. Polata, ubije się. I znowu. No. Nie głodują kotki. Nie mówiąc o tym, że jeszcze tutaj sobie co nieco upolują. Zawsze jakieś myszka. Nie, bo tych myszek jest tutaj. Nie, kiciulka? No. Bambuś, chodź kiciulku. Chodź Niuniuś. Bambuś, chodź kicia. Siedzi tam. Jakbym tutaj był, to one by zawsze się kręciły wokół mnie. No, ale Żbiczek przecież przyszedł tu ze mną. Pojadł. I gdzieś go wcięło. Gdzieś poszedł. Może poszedł tutaj po tym rejonie pochodzić. Zrobić obchód.
tam położyłem też majteczki, ręcznik, żeby było ciepłe, w razie czego chce, to sobie tam usiądzie kotek. Tam może nawet jeszcze jakiś domek z tych szmacianych przyniosę, to też tam położę na górze. No, coś tam znajdę. Z tych takich gorszych, w tym sensie, że gdyby ktoś mi tutaj później to ukradł czy zniszczył, to żeby mi nie było żal. Dlatego dałem styropianowe domki. Gosia, Kicia, Kiciulka, chodź Gosieńka, Cicia. A poszły. Poszły sobie. Zobaczę, czy tutaj jest czasami żbiczek. Nie ma żbiczka. A to żbiczek. Podróżniczek, ten ślimaczek, ten winniczek. Poszedł gdzieś. I zostawił mnie. I mówicie, że to jest mój adiutant. Adiutant to powinien nie odstępować mnie na krok. Adiutant jest zawsze przy boku. A on mnie zostawił. No, chodzisz swoimi ścieżkami. Zwłaszcza tutaj. W rejonie, w którym przebywał cały czas. No dobra, to na razie tyle. No, już jestem w przestrzeni i zobaczcie, ta Gosieńka mi towarzyszy cały czas. Kiciulka, chodź. Chodź, jaka ty oswojona. Chodź, Kicia. Chodź. Proszę. Jaka oswojona. Jojojoj, może bym cię zabrał do bocianówki, co? Niunia, pojechałabyś ze mną? Co, Kicia? Nie? A, tutaj. Ona tutaj ma swoje miejsce. A, i przez szybkę. No, zobaczymy jeszcze, co tam jest. I co? Widzimy? O, Pysia, Pusia jest. Ten mówię. Bambuś jest. Bambuś, Kiciulek! Niuniek! Kicia, Kicia! No i tu na zachodzi. A, a, a. Ej, 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 ej. No. Aż się ostrość mi zmieniła. No. Dobra. No to. No tyle, kochani. Z dnia dzisiejszego. Tak, Kicia? No, Niuńka? A kotłownia chodzi. Piec się pali, dym leci. W automacie. I cóż, będziemy kończyć.